witam serdecznie. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o tajemnicy. Czy tajemnica jest właściwa? Ja uważam, że tak. Ale tylko jak się dochowa tajemnicy, bo jeżeli się nie dochowa tajemnicy, bo się powie drugiej osobie, która wie o tej, która nie wie o tej tajemnicy, a na przykład chłopak czy dziewczyna się zakochali w sobie i mają to razem w tajemnicy, to nie jest tajemnica, jak jeden drugiemu powie. A czy uważacie, czy tajemnice są właściwe i sekrety? Bo jeżeli macie sekret, że się zakochaliście i nie mówicie tej drugiej osobie, bo macie w sobie te sekrety, które chcecie zachować, czy w miłości, czy w jakiejś tam emocji, w sekrecie mówicie tej osobie, że się zakochaliście, czy w miłości, chłopak jest dziewczyną i mówicie, że chcecie być narzeczeństwem, to mówicie sobie, że się podoba, na przykład, ale w sekrecie drugiemu i ufacie tej osobie, ale czy tak za każdym razem tak jest? Ja uważam, że nie, bo czasami drugi kolega nie wytrzyma, czy koleżanka, i powie tej drugiej osobie, która ten sekret dotyczy, i to nie jest wtedy taki sekret, jak powinien być. A czy sekrety należy dochowywać i tajemnice? Ja uważam, że tak. Bo sekret i tajemnica to nie jest to samo. Sekret to się dochowa, tajemnica to się dochowuje w sobie, i sekret to też można dochować. Ale czy zawsze tak jest, że sekret się dochowuje i tajemnice? Nie. Znaczy na przykład też można tak, bo tak się zaśmieję, bo powiem tak, też można nie dochować wierności. Bo czasami zdarza się, że w małżeństwie jedna osoba drugą zauroczy i to jest tak zwane niedochowanie wierności, ale czy to jest właściwe? I wtedy na przykład, jeżeli jest takie coś, to jeden drugiemu mówi tak, kolega, jak mówi tak, tylko nie mów mojej żonie, że ją zdradziłem, ale się tak czasami zdarza, że nie dochowują tej tajemnicy ci koledzy, i jeden drugiego zdradzi i jest wtedy klop. Ale czy wy uważacie, że tajemnice i zdrady powinny być dochowywane tajemnice? Właśnie o tym w tym momencie. Ja uważam, że każdy powinien dochować tajemnicy, nawet jeżeli bywa tak, że coś ktoś zrobił. Napiszcie tajemnica i sekret, a ja przypnę wam serduszko. Dziękuję, do usłyszenia.